What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Kochani, Fitness Anytime and Anywhere by Marzena. Dziś zapraszam na Pilates w raju. Trening, który nagrywałam w przepięknej Dominikanie. Tam nagrywałam jeszcze sporo innych treningów Aqua on the Man, które mam nadzieję, że też obejrzycie. Natomiast dzisiaj Pilates bez żadnych przyborów. Dla absolutnie każdego. Czy jesteście osobami początkującymi, czy zaawansowanymi, coś na pewno skrobniecie z tego treningu. Potrzebujecie matę, może ręcznik, a może poćwiczycie ze mną gdzieś na pięknej plaży. Zajmę Wam tylko 30 minut. Serdecznie zapraszam do mojej chaty, którą mam niezmierną przyjemność nazywać moją kasą przez 3 tygodnie. No i zaczynamy, słuchajcie. Ja mam matę do jogi, ale nie ukrywam, że lubię też coś miękkutkiego na ćwiczenia typu planks. No i właśnie takie coś sobie dzisiaj tutaj zastosuję. Zaczynamy w pozycji siedzącej, nogi skrzyżowane, głęboki wdech, unieś ręce w górę i przy wydechu opuść ręce w dół. I kolejny głęboki wdech, sięgnij jeszcze wyżej i przy wydechu opróżniamy nasze płuca. Jeszcze raz. Spójrzcie, cóż jest nad Wami, czy są to piękne chmury, czy coś innego. I skłony do boku, bardzo pomału. Staramy się tutaj rozciągać te przestrzenie pomiędzy kręgosłupem, pomiędzy dyskami. Kręgosłup oczywiście jest jedną częścią, ale składa się z wielu kręgów i te przestrzenie pomiędzy nimi potrzebują troszeczkę więcej luzu. No i ten trening na pewno im ten luz zafunduje. Jeszcze skłon. I kolejny, oczywiście cały czas kontrolujemy oddech. I teraz spójrzcie, zatrzymamy się na jednej stronie i będziemy sobie tutaj pogłębiać te skłony. Czyli najpierw rozciągamy mięśnie, a potem napinamy. To fajnie rozgrzeje mięśnie skośne. No a jeżeli wiecie cokolwiek o Pilatesie, to na pewno spodziewacie się, że tu będą mięśnie brzucha mocno dzisiaj trenowane. I zmiana strony, znowu skłon, a potem napinamy te mięśnie po przeciwnej stronie. Chcę, żebyście tu poczuli najpierw rozciągnięcie, potem spięcie. I jeszcze kilka razy. Zawsze sięgamy w górę. Nie chodzi o to, żeby tu pochylać się ku macie, a do góry, do nieba. I jeszcze raz rozciągamy nasze mięśnie, wdech i wydech. No, słuchajcie, to był tylko początek. Teraz zaczniemy troszeczkę trudniejszą część treningu. I będzie to pozycja plank, czyli taka deska. Zaczniemy sobie od pojedynczych opuszczeń kolan, czyli takie knee drops. Najpierw prawe i potem lewe kolanko. Cały czas staramy się tu utrzymać naszą pozycję tylko na dłoniach i naszych palcach od stóp w linii prostej, czyli pięta, biodra, i nasze ramiona są taką ukośną linią prostą. Dajcie z siebie wszystko, żeby tą pozycję utrzymać i jeśli to nam się udaje, dodajemy wtedy właśnie te kolanka. Jeżeli byłoby to zbyt trudne, to pomińcie kolana.
Słuchajcie, pies patrzący w tył, przenosimy masę ciała w kierunku pięt, staramy się je opuścić do maty. Jest to pozycja z jogi, bardzo przyjemna zresztą. I wracamy do pozycji deski, no bo chcemy zrobić więcej takich opuszczeń. Teraz oba kolanka naraz, czyli dół i góra. Starajcie się tutaj napinać mięśnie pośladkowe, ale też mięśnie czworogłowe, uda, czyli ten duży mięsień, który leży nad kolanem. Cały czas musicie sobie przypominać, że nasza pozycja to linia prosta, deska. Najczęściej nam zależy na tym, żeby deski były proste, prawda? No i o to chodzi w tym ćwiczonku. Opuszczamy kolana i teraz znowu siadamy sobie na naszych piętach, ręce rozciągnięte do przodu. Fajny znowu stretching, czyli rozciągnięcie tych wszystkich mięśni, które otaczają nasz kręgosłup, nasze tułowie. Głęboki wdech i wydech. No i teraz wykrok do przodu. Prawa noga, ugięcie 90 stopni pod kolanem i znowu opuszczamy kolanka. Ta pozycja może sprawić Wam nieco więcej trudności. Zawsze można unieść bioderka nieco wyżej. Jeżeli nie mamy tej gibkości, to sam wykrok będzie tutaj dużym wyzwaniem. No i wtedy spróbujcie, czy kolano da rady dotknąć matę, czy tylko przytrzymujemy dzisiaj wykrok. Dół i góra. I teraz odrywamy nasze dłonie od maty. Głęboki wdech. Znowu sięgamy do nieba. I jeszcze. I dół. I wdech. I wydech. I jeszcze wdech. I wydech. Bardzo lubię tą pozycję. Znakomicie rozciąga zginacze naszego biodra, naszego uda. Zobaczcie, teraz uniosłam kolano, lewe kolano nad matę. To już jest naprawdę trudna pozycja, nieco wyższy lunge. On właściwie jest niski, no ale kolanom już nie dotykamy maty, jest to utrudnienie. Możecie spróbować. Powracamy do deski na momencik. Znowu tutaj dźwigamy naszą masę ciała i wykrok do przodu, lewa stopa. Ugięcie znowu 90 stopni i opuszczamy przeciwległe kolanko w dół i w górę. Słuchajcie, ja dzisiaj ćwiczę naprawdę w raju. Ptaki śpiewają, uwielbiam to. Mam nadzieję, że gdzieś wokół Was też są takie piękne miejsca. Nie muszą to być tropiki. Może to być Wasz ogród, jakaś polana. Ćwiczcie na świeżym powietrzu, to jest naprawdę wspaniałe uczucie. I słuchajcie, kolano opuszczamy, unosimy znowu dłonie w górę i w dół, sięgnij jak najwyżej. Staramy się nasze ramiona utrzymywać nad biodrami, nie pochylać się niepotrzebnie do przodu. Słuchamy naszego oddechu, wdech i wydech. Góra i dół, góra i dół. I teraz jeszcze kolano unosimy nad matę. Trudna pozycja. Słuchajcie swojego ciała, no i zobaczycie, czy damy radę, czy nie dzisiaj. Może następnym razem. Wracamy do deski. Deska to super ćwiczenie. Trzymamy, trzymamy. I ostatecznie kolanka w dół, a my znowu do pozycji dziecka, czyli child pose. Troszeczkę jogi nigdy nie zaszkodzi. Ja słuchajcie, dopiero po 40 zrozumiałam, jak joga i pilates, jak bardzo nasze ciało to potrzebuje, więc jeżeli jesteście młodsi, to mam nadzieję, że zrozumiecie to szybciej, a jeżeli nie, no to posłuchajcie starszej koleżanki. Słuchajcie, leżenie na plecach i unosimy biodra w górę i w dół, czyli bridge, taki most. Napinamy pośladki i wypychamy je w górę. Możecie tutaj sobie pomagać, naciskając na stopy, na dłonie, ale uwaga, nie unoście łopatek nad matę. Łopatki już jednak są w dole. I cały czas dźwigamy pupę w górę i w dół. I dźwigamy i w dół. Napinamy te mięśnie, które często pomijamy, prawda? Jakoś skupiamy się zawsze na przedniej części ciała, a ten tył to jak starczy nam czasu. A dzisiaj Wam na to nie pozwolę. Jedziemy dalej, dalej. Dźwigamy.
Słuchajcie, fakt, że możemy dźwignąć własne ciało, jest już dobrym punktem wyjścia. Także jeżeli udaje Wam się robić to ćwiczenie dzisiaj, to piąteczka. Dźwigamy, dźwigamy, góra. I teraz przytrzymajcie tą pozycję. Możecie oprzeć sobie dłonie na bioderkach i unosimy jedną nogę. Ja zaczynam od prawej. Uj, jest trudno. Jest trudno, ale damy radę. Przytrzymujemy ten most. Jednonogi most. I teraz słuchajcie, przechodzimy do prawdziwego pilatesa. Pojedyncze przyciąganie kolan. Najpierw prawe, potem lewe. Tutaj właściwie to ćwiczenie ma dwa, jak gdyby spełnić zadania. Przede wszystkim wzmacniamy mięśnie brzucha, oczywiście, ale też fakt, że ta druga noga jest wyprostowana bardzo daleko i w dół, rozciągamy znowu właśnie zginacze biodra, co jest bardzo ważne, bo te mięśnie, już wspomniałam, są ciągle napięte i to powoduje nasze pochylanie się do przodu, a w ostateczności bóle kręgosłupa. Jeszcze parę kolan, prawe, lewe i teraz uwaga, obie nogi są wyprostowane, takie jak gdyby nożyce, podwójne wyprosty nogi, prawa i lewa. Możecie sobie tutaj przyciągnąć nogę, łapiąc ją za kolanem lub możecie też sięgnąć do kostki, jeżeli tylko Wam się to uda. Staramy się nie uginać nóg w kolanie zbyt bardzo, ok? Czyli delikatne ugięcie jest ok, ale nie przesadzajcie z tym. Nie chcecie później wykonywać jakiegoś takiego rowerka czy coś w tym stylu. Czuję mięśnie brzucha, Wy na pewno też. Unosimy pośladki w górę. I teraz słuchajcie, utrzymując tą pozycję, otwieramy i zamykamy kolana. Otwórz i zamknij, otwórz, zamknij. W tym momencie nie pozwalamy, żeby te biodra nam opadły w dół. Damy radę? Spróbujcie. Otwórz, zamknij, otwórz, zamknij. I przytrzymujemy ten most, znowu unosimy tym razem lewą nogę do góry. Trzymamy most, trzymamy, jest to trudna pozycja. Jeżeli dziś tylko oglądacie, no nie zrozumiecie, jakie to jest wyzwanie, dopóki nie spróbujecie. Znowu pojedyncze kolana, prawe i lewe, na zmianę, prawe i lewe. I pięknie ćwiczymy, dajemy z siebie wszystko. Mamy dziś tylko 30 minut, to w zupełności nam wystarczy, żeby poczuć się dobrze, że zrobiliśmy coś konkretnego, pozytywnego. I teraz ostatnie powtórzenia, bo już wiecie, że następna wersja to będą obie nogi wyprostowane. Zakończcie i zmiana. Przyciągamy nogę. Tu na pewno czujecie, jak rozciągają się te tylne mięśnie uda. To jest bardzo pożyteczne ćwiczonko. Tempo nie ma znaczenia. Możecie to wykonywać wolno, a możecie sobie tutaj machać nieco szybciej. To, jak szybko uda Wam się zmieniać nogi, zależy od tego, jak silne macie mięśnie brzucha. Ale mówię, my tu nic nie próbujemy udowadniać, po prostu ćwiczymy w swoim tempie, wybierając swoje opcje. I słuchajcie, znowu most, unosimy pośladki w górę i w dół, naciskając równomiernie na prawą i lewą stopę oraz na nasze dłonie, które jak widzicie są przyklejone do maty. Wydech i wdech. I jeszcze kilka razy, unosimy bioderka w górę i w dół, możecie też na chwilę odpocząć. W ostateczności chcemy tutaj dodać sobie pozycję motyla. Ten motyl akurat padł na ziemię i leży. Stopy są połączone, kolanka otwarte na zewnątrz. Prawe na prawo, lewe na lewą. I taki relaksik. Tak dosłownie chcecie się na chwilę rozluźnić, wiedząc, że to dopiero półmetek. I będziemy oczywiście kontynuowali. Zaczynamy od pozycji stolika i tutaj będziemy robić taki most zwodzony, to jest ta pozycja, którą teraz widzicie, a potem kot, taki koci grzbiet, prawda? I tutaj, słuchajcie, będziemy robić dość sporo powtórzeń, a ostatecznie dodamy jeszcze pompeczki. Przyznam, że tutaj podkładka pod kolana by się bardzo mi przydała, ale dajemy czadu mimo wszystko, pompeczka.
wcale nie musimy tu schodzić całkowicie w dół. Słuchajcie, jeżeli czujecie, że te mięśnie się napinają, to jest dobrze. O, przyszła moja kumpela. Wszystkie psy, które tu mieszkają, bardzo lubią, kiedy ćwiczę i na pewno szybko ona stąd nie odejdzie. No i nic, kontynuujemy. O, spragniona. Pompeczka w dół i w górę. Tak, moja koleżanka pije wodę z basenu. To nie jest mój pies, także bez komentarza. Nie pijcie wody z basenu. I znowu pozycja dziecka. Czyli teraz będziemy sobie tak zamieniać pompeczki i ta pozycja dziecka to wtedy, kiedy potrzebujemy odpocząć. Ale słuchajcie, chcę, żebyście naprawdę wykonali sporo tych pompeczek. Zobaczcie, nawet takie połowiczne zejście w dół jest ok. Chodzi o to, żeby te mięśnie troszeczkę, no, podrażnić, wzmocnić, prawda? Tak się budują mięśnie, że musimy troszeczkę je poniszczyć, takie malutkie wyniszczanie powoduje, że one się później nadbudowywują i o to tutaj chodzi. Kiedy potrzebujecie, znowu siadamy na piętach i pozycja dziecka. I kiedy jesteście gotowi, znowu pompeczki. Ja wykonuję dzisiaj pompeczki. O, ktoś bardzo, bardzo chce dzisiaj być na YouTube. No tak. Jest konkurencja, ale widzicie, o co chodzi. Cały czas tutaj pompeczki się dzieją i oczywiście pozycja dziecka też. A jeżeli potrzebujecie łyknąć wodę, to też jest teraz dobry moment, bo trzeba dużo pić. Dobrze. Och, jak gorąco. Dalej pompeczki i pozycja dziecka na zmianę. Jeżeli oglądacie moje treningi od dłuższego czasu, na pewno wiecie, że bardzo często podróżuję i nie wmawiam sobie, że jest to wymówka do tego, że nie mogę ćwiczyć. Zawsze, może nie każdego dnia, ale bardzo często staram się ćwiczyć, mieć ze sobą matę i tym treningiem chcę Wam udowodnić, że nie potrzebujemy absolutnie żadnych przyborów. Mata do jogi, ale obejdzie się i bez niej, bo mogłaby być to by plaża i możemy ćwiczyć na mięciutkim piaseczku. I trening może być bardzo efektywny. Ta psina jest niezmiernie fajna, leniwa, grubawa. Myślałam, że to będzie mama, ale okazało się, że nie. Po prostu lubi sporo zjeść i a w tym domku, który tutaj ja wynajmuję, ona jest tu szefową. Jest 5 psów, ale właśnie ta pani tutaj rządzi. Co będziecie mogli też zobaczyć w pozostałych treningach z tej serii dominikańskiej, bo jest ich sporo. Słuchajcie, ja mam dosyć. Zmiana pozycji. Leżymy sobie na boczku i unosimy wysoko nogi do góry. Tutaj jeżeli macie na przykład takie ciężarki, które chcecie sobie założyć gdzieś tam na kostki albo na przykład gumy oporowe, jak najbardziej możecie je dołączyć do treningu, a jeżeli nie, no to po prostu dźwigamy nogę. Nie chodzi tutaj o takie jakieś wymachy wielkie, ok? Chcę, żebyście to dźwigali jak najwyżej Wam się udaje, bo to ta końcówka tego ruchu, jak go wykańczamy, a tak naprawdę zadecyduje o tym, czy ten trening jest fajny, czy jest niezmiernie skuteczny. A najlepiej, żeby był i fajny, i skuteczny. Kontynuujemy. Jeszcze kilka razy, wiem, że damy radę. Stopa może być ugięta lub palce w dół, tak jak u baletnicy. Nie ma to większego znaczenia, możecie sobie zmieniać co 8 właśnie ustawienie stopy. Mięśnie brzucha cały czas zaangażowane, mimo że tutaj nie robimy nic brzuchem, ale utrzymanie pozycji też ma znaczenie. A teraz już mięśnie brzucha będą pracowały, bo jest tutaj deska na boku, czyli plank na przedramieniu. Zobaczcie, jak ustawione jest całe ciało. Znowu linia prosta. Łokieć, przedramię na macie.
Tutaj krzyżuję sobie górną nogę, jeżeli tak można to nazwać, nad tą dolną i to mi troszeczkę pomaga. Ta strona mojego ciała jest troszeczkę słabsza. Nie ukrywam, że ciągle wracam do zdrowia po kontuzji, więc tak troszeczkę tutaj sobie pomagam i Wy też możecie skorzystać z tej podpowiedzi. To nie jest oszustwo, słuchajcie. To jest legalne. Pomalutku opuszczamy bioderka. Jeżeli macie jakiś ręcznik, możecie oczywiście go sobie przenieść. Kładziemy się na drugim boku i znowu dźwigamy naszą ciężką nogę w górę i w dół, jak najwyżej. Przypominam, to nie chodzi o to, żeby po prostu nią poruszać. Pilates polega na tym, żeby zobaczyć cały zakres tego ruchu, prawda? Żeby każde powtórzenie było najlepsze, jakie możemy wykonać. A jeżeli nie chce nam się, to po prostu nie ćwiczmy. U mnie dzisiaj przepiękna pogoda. Słuchajcie, ja pilatesa lubię przed ćwiczeniami w wodzie lub po ćwiczeniach w wodzie. Tu akurat rozgrzewam się, bo mimo, że świeci słońce, woda jest taka orzeźwiająca, więc dobrze się rozgrzać. Mam nadzieję, że zaglądniecie na te moje on-demand videos. To jest coś dodatkowego do YouTube, gdzie możecie sobie wykupić możliwość przeglądania wspaniałych treningów, między innymi pilatesa, połączenia pilatesa i jogi, ale przede wszystkim są to ćwiczenia w wodzie. Jeżeli lubicie taką formę ruchu, zapraszam, będziecie zachwyceni. Są to ćwiczenia w języku angielskim, ale nie obawiajcie się, wszystko jest pokazane. Zobaczcie tutaj ustawienie moich nóg. Znowu jedna noga skrzyżowana nad drugą, to jest ta pierwsza pozycja, ale tu pokażę Wam też drugą wersję i za chwileczkę, w tym momencie stawiam jedną stopę nad drugą. To jest malutkie utrudnienie, ale jest. Jak możemy sobie ułatwić jeszcze tą sprawę? Możemy na przykład opuścić jedno kolanko w dół. I pomalutku wracamy w dół. Będziemy teraz ćwiczyli w nieco innej pozycji. Zaczynamy znowu od rozciągnięcia naszego kręgosłupa i tułowia. Znowu pozycja dziecka. I powrót. Znowu zaczynamy od ćwiczeń kręgosłupa, czyli most zwodzony, koci grzbiet, cat and camel, tak naprawdę, chociaż przyznam, że mi to o wiele bardziej przypomina jednak most zwodzony i koty, które ciągle się prężą i właśnie tak dbają o swoje kręgosłupy. Jeżeli macie zwierzaki w domu, to wiecie. A ja zapraszam na kolejną serię pompeczek. Chyba nie myśleliście, że już skończyliśmy. Słuchajcie, fakt, że ćwiczymy bez przyborów, wymaga od nas nieco większej ilości powtórzeń. Sami zadecydujcie, ile pompek chcecie wykonać i jak długo odpoczywacie w pozycji dziecka. Potem dodajemy jeszcze koci grzbiet i most zwodzony. Tak, żeby te dłonie i nadgarstki mogły sobie troszkę odpocząć, a my przy okazji nie tylko spalamy kalorie, ale bardzo, bardzo mocno korzystamy. Ja mam kolanka oparte na macie. Oczywiście możemy tu wykonywać pełne pompeczki, aczkolwiek ja jeszcze nie jestem w formie. Przyznam, że ten rok ostatni był dla mnie rokiem powrotu do zdrowia. Miałam kontuzję, więc tak naprawdę oszczędzam się troszkę, ale też nie pozwalam, żeby te wszystkie mięśnie, na które pracuję, całe życie zanikły, więc ćwiczę sobie właśnie w takiej formie i chcę Wam taką formę zaproponować, bo wiem, że dla wielu osób pójście na siłownię jest niemożliwością z wielu powodów. A mi właśnie posiadanie kanału YouTube udowodniło, że ćwiczenie na świeżym powietrzu to jest optymalna forma ruchu. Nie te siłownie, czasem zapocone, brudne, czasem też fajne, nie ukrywam,
ale jednak spójrzcie, gdzie ja jestem dzisiaj i spójrzcie, gdzie wy jesteście. Może jesteście w też cudownym miejscu, które lubicie, które sprzyja dobrej energii i właśnie o to chodzi, żeby ćwiczyć w takich miejscach. Jeszcze parę razy. Most zwodzony i koci grzbiet. Ćwiczenie wspaniałe. Tak naprawdę warto akurat te ćwiczonka wykonywać, zanim w ogóle podniesiemy się z łóżka. Nie mówię o pompkach, ale koci grzbiet i most zwodzony jak najbardziej. I też bridges, czyli te mosty, które robiliśmy. To są fajne ćwiczenia, zanim zaczniemy pędzić do łazienki. Z samego rana możemy już troszeczkę poćwiczyć. I cały czas pamiętamy o wdechu i wydechu. Wdech, kiedy mięsień się napina. I jeszcze pompeczki, to już ostatnie powtórzenie. Cały czas kierujemy łokcie w tył. Jest to trudna wersja, ale tu wzmacniamy triceps, czyli ta tylna część ramiona. Zwłaszcza panie często narzekają, że gdzieś tam te ramiona nie są takie ubite, nie lubimy swoich ramion. No a to właśnie pompeczki pomogą nam tą sprawę załatwić. I teraz chyba nie będę was musiała przekonywać do tego, żeby w końcu troszeczkę odpocząć. Czyli siadamy, to jest pozycja pretzel albo też taki twist, jak wolicie. Zobaczcie, lewa noga jest ugięta, a prawa ugięta i tak jakby przełożona przez lewą. Dodatkowo możemy sobie tutaj starać się połączyć nasze opuszki palców, tak jakbyśmy chcieli złapać prawą rękę lewymi opuszkami. Plecy wyprostowane, klatka do góry i potem zmiana strony. Ta pozycja nie będzie wygodna. Osoby, które ją powtarzają regularnie, uwielbiają tą pozycję i ja też uważam, że przynosi wiele dobrego, ale nie oszukujmy się. Jeżeli nie ćwiczymy regularnie, to ta pozycja będzie wręcz sprawiała nam taki dyskomfort. Nie chcemy się tutaj oczywiście do niczego przymuszać, po prostu zobaczcie, na ile wam się to uda. Jeżeli macie możliwość wykonać to ćwiczenie na płytkiej wodzie, to będzie łatwiej. Tak, mówię o wejściu do wody w basenie. Albo do oceanu. Głęboki wdech i wydech. I słuchajcie, znowu skrzyżowane nogi. Powracamy do tych pierwszych ćwiczeń, które nas rozgrzewały. Czyli znowu wdechy i wydechy, sięgając wysoko nad głowę. I znowu skłony w prawo. Kierujemy nasz oddech w tą stronę, gdzie jest to rozciągnięcie. Oj, to jest niezmiernie przyjemne, prawda? I słuchajcie, powtarzamy jeszcze raz rozciągnięcie napięcia tych mięśni skośnych. I druga strona. Cztery razy. Sięgnij wyżej. Jeszcze wyżej. Dasz radę. Spróbuj. Bardzo ładnie. I jest cudownie, słuchajcie. Pomalutku skłon i otwieramy tą pozycję. Cieszymy się, że już końcówka, czy żałujemy? Jeżeli żałujemy, to nie ma sprawy. Po prostu zaglądnijcie na moje playlisty i tam znajdziecie więcej bardzo fajnych ćwiczeń. Musicie znaleźć playlistę yoga i pilates. Natomiast jeżeli już, no to słuchajcie, wysyłam wam uśmiech, wysyłam wam ciepło z Dominikany. Mam nadzieję, że fajnie się poruszaliście. Wracajcie tutaj na mój kanał regularnie. Ćwiczmy, ruszajmy się i bądźmy zdrowi. Bo słuchajcie, zdrowie to jest największy, największy skarb. Dla osób, które lubią pływać, lubią ćwiczyć w wodzie, jeszcze raz zachęcam was do spróbowania tych treningów on demand, które są fantastyczne. Właśnie tu je nagrywam w tym cudownym basenie, otoczona tą piękną roślinnością ze zabawnymi zwierzakami, które non-stop mi przeszkadzają.
i wchodzą w ujęcie, jak widzieliście to zresztą tutaj, ale to jest fajne i to jest takie autentyczne, więc na pewno będzie warto. Dla najlepszych rezultatów przypominam, że należy ćwiczyć regularnie, a akurat ten trening 3 do 5 razy w tygodniu. To będzie taka optymalna recepta na sukces. Możecie oczywiście te ćwiczonka wykonywać przed innymi treningami, również przed ćwiczeniami w wodzie. Nie dajcie sobie wmówić, że pilates jest trudny. Wystarczy spróbować kilka razy i na pewno go pokochacie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, pozdrawiam i zapraszam więcej.